Witam gorąco wszystkich, ja jestem Daris i zapraszam Was na kolejny polski MapTube po mapie Crock and Farm. Jest to mapa stworzona fikcyjna gdzieś na terenie Wielkiej Brytanii. Mapę stworzył Game Time Tone, pojemność mapy 318,41 MB. Wyszła 12 maja 2023 roku na wszystkie platformy. Mapa wygląda tak. Na poziomie łatwym zaczynamy od terenu 51, pola 21, pola 22. Także to jest od czego zaczynamy. Jeśli chodzi o cenę pól, tu na przykład mamy 17,59 hektara za 1 153 000. Teraz może coś mniejszego na odmiany. 1,65 hektara za 140 tysięcy. Także widać, że tu ceny są jednak troszkę wysokie. Także nie są przychylne, aczkolwiek niektórym to na pewno może pasować, czyli jakiś poziom trudności jest zachowany. Jak widać, tak wyglądają pola. Jeśli chodzi o kalendarz upraw, to wygląda on tak, czyli standardowy. Nic tutaj. Dodane są dwie uprawy. Jest fasola i żyto. Także to jest dodane i to jest na samym dole. Kiedy się sadzi, kiedy się zbiera. Dobra. Jeśli chodzi o kontrakty, to są dostępne. Na poziomie łatwym nie mam żadnych fabryk. Znajdźki są i jest ich 20. No i tyle, jeśli chodzi o takie informacje. My zaczynamy w tym miejscu. Jest to sklep. Farma jest w tym miejscu. Także za jakiś czas udamy się tam. Najpierw musimy zwiedzić tutaj kilka punktów, a później do farmy i tutaj. Także nie jest to duża mapa. Jest jaka jest. Jest brytyjska. Tak powiem, więc pojazd również jest brytyjski. Do tej mapy, tak jak mówiłem, zaczynamy od sklepu. Jedziemy się przejechać, zobaczymy jak mapa wygląda, jak się prezentuje. Już na pierwszy rzut oka rzucają się szerokie drogi. Coś nadzwyczajnego. W Anglii nie ma takich szerokich dróg. Nie no, żartuję teraz. Tu przyjechaliśmy koło stacji paliw. Jedziemy do góry. No, widać, że kolory są w miarę. Światło jest też ok. Drogi są naprawdę, widać, że są takie obszerne, takie przyjazne do dużego sprzętu. Także jeśli planujecie używać dużych sprzętów, to pewnie to będzie być problem z tego. Aczkolwiek jeśli będziecie coś brać, to dobrze rozwalić sobie moc sprzętów. To miejcie sobie na uwadze. No my teraz będziemy tutaj całkiem na północ mapy do jednego z punktów. Tym punktem jest biogazownia. Jak widać, budynki spoza drzew się wyłaniają. Ja powiem, fajny jest ten mod, jeśli chodzi o tego Land Rovera. Ale dość ciekawie wygląda. Także mody tu też trzeba pościągać sobie, bo jest kilka modów, które są tu wymagane, między innymi właśnie jest ten Land Rover. Już jest nawet umurusany. Tu jest biogazownia, kurzarka do kamieni również tutaj jest. Zobaczymy. Widzę, że jeszcze są skupy tu do tego. Czy wygląda na to, że ten teren trzeba kupić? 151 tysięcy ten teren kosztuje. To ja już sobie zaraz dorzucę kaskę. Zobaczymy, co się stanie, jak kupię go. No, tak. No i jest, pojawiła się biogazownia.
Teraz tylko znaleźć. Jest to, to jest. Czyli no. Dość takie ciekawe. Parametry tutaj ma. Oprócz standardowego mamy jeszcze tutaj cięte buraki bierze, także fajnie. Ok. No i te parametry są dość ciekawe, że tak powiem. Dobra, czyli 150 mamy tutaj biogazownię, także cena jest, myślę, bardzo przystępna. Nie jest to jakoś strasznie wygórowana ta cena za ten, biogazownię. A my sobie teraz będziemy wracać całkiem na południe mapy. Może tym razem tędy sobie pojedziemy. Między polami. Widoki bardzo ładne. Obrzeża zgrane z resztą mapy. Chociaż z drugiej strony to jeśli chodzi o taką brytyjską mapę, to brakuje mi tu krzaków pomiędzy tymi polami. No bo nie wiem, już tak się przyzwyczajałem, jeśli jeżdżę po jakiejś angielskiej mapie, to zawsze jak są pola, to między polami są krzaki. I pełno krzaków oddzielających pola, bramy, jakieś płotki. Dobra. Idziemy, to dojechaliśmy. A, trochę przesadziłem, ale dobra, musimy robić. No ale jak na fikcyjną mapę, to ładnie się prezentuje, nie powiem. Jest nawet dobrze zrobiona. Widać, taka spokojna mapa. Nawet pojazdy się ruszają tak spokojnie. Także tutaj zbliżamy się do kolejnego punkciku. Ten punkcik tutaj będzie pewnie jeden ze skupów. Tutaj przy drodze do restauracji. No a teraz całkiem na południe. W Anglii to dużo tych białych vanów jeździ, także rzadko spotkać na przykład tego żółtego, teraz. To jest naprawdę rzadkość. Takie ziołko tutaj ładne. Na obrzeżach mapy. I dość często właśnie białe vany są używane do przestępstw. No, ponieważ jest ich tak dużo, że później trudno znaleźć szybko, jeśli jest jakiś pościg, o właśnie coś takiego. No i właśnie dużo też ludzi, takich jak hydraulicy, budowlańcy, różne typy, czyli elektrycy, hydraulicy i inni, którzy robią tam z budową, czy tam malują, czy coś tam. Się wszyscy używają vanów. Tak. Także można sobie wyobrazić dużo firm takich jednoosobowych z takimi samochodami. To idzie naprawdę. No, ciężko znaleźć później takiego vana. No i co my tu mamy? No, taki budynek podobny. Już gdzieś był wykorzystany, chyba na Oxygen David miał wykorzystany taki budynek. Ale to jest zwykły skup, widzę. Myślałem, że to będzie coś bardziej jeszcze dodatkowego, ale niestety nie ma. Czyli tutaj mamy skup w tym kątku mapy. Jedziemy dalej. No i teraz będziemy na drugą stronę mapy. Szeroka droga.
taka droga typu jak w tych Stanach, w Ameryce, ciągnąca się przez całą mapę. Czyli mapa powinna być skupiona bardziej na polach, z tego co widzę, jeśli takie drogi są. Bo zazwyczaj w Ameryce, jak są takie amerykańskie mapy, to drogi są tylko na obrzeżach pól, coś w tym stylu, i większość terenu jest skupiona na tym, aby pola były takie dość konkretne. Że tutaj widać, że mogą być też takie dość spore te pola. I też może za to, że ta cena jest też wyższa tutaj. Tu mamy handlarze zwierzętami, łącznie ze skupem standardowym, czyli bele różnego typu i te kiszonki. Tu mamy kolejny skup. I w tej części mapy są tutaj właśnie te mniejsze poletka takiego typu. Już otoczone są rzekami tutaj. Widać dziki plac, coś jak łąka z krzakami, czyli można by sobie tutaj wykorzystać na jakieś budynki na przykład. Za tymi krzakami jest pole należące do graczy na początku. Widać, więc tam bierzemy coś tu, więc nie widać. Więc muszę się tam dostać, tak czy inaczej. Bo już w sumie wjeżdżamy na farmę, gdzieś tu powinien być wjazd. O, jest. No i jesteśmy na farmie. Jak widać, na początku mamy pastwisko dla krówek. Tutaj. Teraz zobaczymy, ile ich tu mamy. Gdzie jest ten dialog? 560 krów, także no. Jest to zmodyfikowane. Tutaj jeszcze musimy podjechać sobie kawałeczek, bo tu są dalej zwierzątka jeszcze. Jest też takie jakieś duże pastwisko. Jedno, to będą pewnie owieczki. Już popatrzymy, ile tych owieczek mamy. 650, no ładnie. Już takie konkretne tutaj mamy liczby, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt. Więc będzie co robić na tej mapie. 540 świnek. Ekstra. Chyba 360 było standardowo, nie? Takim w tej zagrodzie. To jest strona hodowlana, jeśli chodzi o zwierzątka. Na tej mapie to jeszcze powinny być gdzieś kurki, mi się wydaje. Wiem, a tutaj jest. Czy co nie, to nie kurki. Koniki. Czy owieczki znowu. Koniki, 14. Kończę się tak zastanawiam, kiedy w końcu zrobią coś normalnego z tymi koniami, tak jak to było FS19. Żeby to można było zacząć hodować te konie. Tu jest wyjazd z farmy, więc to mnie tutaj nie interesuje. Muszę wrócić. Jedynie to, jak już wcześniej wspominałem, jeśli chodzi o konie, to tylko takie hodowanie, żeby tylko pobawić się. Bo tak dla zysku to ciężko tutaj z kotem udzielać się. No i tu mamy kurki, 720 kurek. Wolny wybieg widać. No i mamy wiaty, mamy silos. Tu jest silos. Zobaczymy, co to. To jest 500.
No i tutaj mamy farmhouse. Typowo taki brytyjski, zrobiony z kamienia. O. Do przebrania się i do przespania się. Tak to wygląda farma tutaj. No jak już jesteśmy przy farmie, to muszę by było powiedzieć co nieco o slotach. Więc na poziomie łatwym 925, na poziomie średnim to 662. A jeśli chodzi o sprzęt, od którego zaczynamy tutaj, to mamy średni traktor, to jest John Deere 6250, 300 koni, tutaj mamy kolejny John Deere 300 koni, tutaj mamy Fendt 2824, 246 koni, to są średnie traktory, mamy Case na początku, coś nadzwyczajnego. Rzadko spotkać. 449 koni ma, 10570 litrów na ziarna. No i tutaj, jak widzicie, ma te dodatkowe plony, które można zbierać, czyli co to było? Wyleciało mi z głowy. Jedno było z fasola, a ten drugi. No, wyleciało mi z głowy. Dobra. Tutaj mamy telehandler. 165 koni, JCB, bardzo fajne. No to tutaj jest ten Land Rover. Przyczepa 12100 metrów sześciennych, 12100 litrów. Dokładnie, też bierze wszystko, łącznie z tymi nowymi roślinami. Tutaj mamy header. Tym headerem głosimy właśnie te nowe uprawy. 7,5 metra szeroki. Tu mamy kultywator. 250 koni wymaga i 6 metrów szeroki. Tu mamy wózek do headera. Tu mamy osprzętowanie do telehandlera. To jest wiaderko, czyli wiaderko łyżka 2600 litrów. Widły jedne i drugie. Tu mamy belarkę 100 koni wymaga. Tu mamy przednią kosiarkę 40 koni wymaga i 2,4 metry szeroka. Tu mamy opryskiwacz 1200 litrów, pojemność 24 metry, rozpiętość ramion. No i tutaj mamy rolki, 160 koni wymagają i 12,3 metry szeroka są. No i tutaj mamy siemnik. 240 koni wymaga, 4100 litrów pojemności, 8 metrów szeroki. I to tyle, jeśli chodzi o sprzęt, od którego zaczynamy tutaj. Także tak to mniej więcej tu wygląda. A my sobie wracamy w dalszą trasę. No i tutaj zaraz na rogu mamy dróg, mamy kolejny punkcik z kupą. No i udajemy się już do ostatniego punktu. Przez teren zabudowany. Czyli takie miałem miasteczko. No, miasteczko, taka wioska. No i tutaj właśnie mamy skup. Sklep. Biały van. No i też mamy, jak widać, teren leśny. Także mamy możliwość pobawienia się z drzewami również. No i jest tartak. O. A jeśli chcemy użyć tartaku do własnych celów, no to 100 tysięcy musimy wysypać. No i co? Zajrzeliśmy w tym miejscu, gdzie był sklep. Pojechaliśmy tu, do góry. Zrobiliśmy tutaj te punkty, łącznie z biogazownią. Sporo ten zjechaliśmy. Tędy. Tu jest skup.
Później na dół, na sam dół, żeśmy zjechali do kolejnego skupu i stamtąd przejechaliśmy sobie tutaj do tych miejsc, gdzie jest handel z zwierzętami, skup, jeden, drugi, do góry, farma, skup, skup i teren leśny, gdzie jest tartak. I to wszystko. Nie ma żadnych fabryk, jakichś zabaw. Głównie mapa się tutaj koncentruje na uprawie, na roli, tak jak to było w FFS-19. Także jeśli lubicie taki klimat bez żadnych fabryk, no to ta mapa jest dla was jedyną fabryką, którą możemy sobie kupić i skorzystać, to jest ten tartak. Tak jak mówiłem, spokojna mapa z dużymi polami w stylu takim angielskim, powiedzmy. Dobrze. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam was gorąco. No i zapraszam na kolejne polskie mapy, już niebawem. Na razie. Cześć.